Moving like the speed of sound. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poranku, tym razem zimowym, już chyba od dwóch odcinków, albo od iluś tam. Mniejsza o to, zimowy poranek, piękny w ogóle i wcale nie jest tak fajnie. Pisaliście mi na temat spania kotów i muszę to wypróbować, bo jak kot podobno śpi, to wtedy można zaznaczyć opcję, że to ma być jego ulubione miejsce do spania. No więc zaraz się przekonamy, czy tak jest. No połóż się spać. No połóż się tak ładnie spać. Nie, ty nie chcesz spać, kuźde. Dobra, to ty z tej toalety skorzystaj szybciutko. Co byś mi się tutaj nie zajeszczał gdzieś? Mam nadzieję, że na toalecie, czy gdzieś po drodze. W kuwetce, ładnie, super, dobra. Bo powoli zaczynam znowu nie ogarniać tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jak tam dziecko? Czy ja ci mogę na przykład rozkazać spać, czy coś, nie? Dobra, sam zaraz spadnie z zmęczenia, to spoko. Ty tutaj gotujesz. Dobra, Valerii, mogłabyś w sumie już spać, bo ty za jakieś 9 godzin idziesz do pracy. W końcu. George ma już prawie urodziny. Z kilka dni. Dobra, to, że za kilka dni, to akurat mniejsza o to. Jak za godzinę? Przecież ty podobno pracujesz dopiero za dzień. No właśnie. A dobra, nie. To jest coś zbugowane i muszę patrzeć na to rozpiskanie, to, że zaczyna za dzień, jak zaczyna tak naprawdę dzisiaj. Dobra, to tak. Tutaj jest jedzonko zrobione. Weź talerz. A dlaczego ty zrobiłeś dwa różne dania? Nie wiem, ale okej. A nie. Myślałam, że jedno jest dobre. Dobra, nieważne. Sassy. Jesteś trochę zmęczona? Prześpisz się, czy coś? Co? Coś? Ej! O, śpi, dobra. Teraz tak. Gdzieś to powinno być. Tutaj nie. Zaczęła się na ofiarę. Ej, nie ma tego. Może dłużej musi spać. Ej, chuj wie. Przepraszam. Przepraszam. Nie, nie mam czasu na takie rzeczy. Ej. Czytałam na internecie, bo sama byłam zainteresowana tym faktem, czy to jest prawda. Czytałam na internecie i też tak pisali właśnie, że tam gdzie śpi, jak śpi, to żeby kliknąć i ulubione miejsce do spania. Zobaczmy z tobą. Na jaką ofiarę? Dude! Dobra, ja to sobie jeszcze ogarnę. Jeszcze coś popatrzę. Znowu pewnie mam coś zbugowanego, jak zawsze oczywiście wszystko, w co ja gram i w ogóle jest pobugowane i w ogóle jest złe i słabe i wszystko. Weź się tu posprzątaj może. I dziecko. Nie możesz tak postawić dziecka, Boże. Weź to dziecko na ręce, bo przecież zaraz umrze z głodu. Wszyscy zaraz poumieracie, jak się zaraz irytuje troszeczkę. I będzie koniec. Najchętniej, mam czasami takie chwile, że najchętniej wzięłabym wszystkich Simów, potopiła i koniec. No weź! Umieśćka, ty nie powinieneś iść do pracy tak by the way. Ty jednak nie idziesz? Aha, no dobra, no spoko. No to ja już nie ogarniam, co tak naprawdę się w tych Simsach dzieje. Ja mam już tego dosyć chyba. Ale okej. Dobra, to w takim razie zajmiemy się normalnymi, codziennymi rzeczami. Możesz ty dać mu coś do jedzenia, tylko ty powinny się zamknąć. Boże. Mam wrażenie, że mnie chyba głowa zaczyna boleć, ale widzę, że nawet ta ma dosyć. Coś mi się jej popsuło. Coś mi się popsuło, tylko nie wiem co. Cicha praca. O, napraw zmywarkę. Dobra. To naprawiam, a ty weź dziecko podnieś, bo przecież ile może siedzieć. I czego to dziecko potrzebujesz? Pęcherza. A pośladki swoim pęcherzem, wiesz? Naprawdę, pośladki swoim pęcherzem, idziesz spać. Nie ty! Ty zanieś dziecko. Ty, no spokojnie. O, muszę to ogarnąć. Muszę to ogarnąć. Dobra, spokojnie. Już wszystko jest ładnie, pięknie. Dziewczyno, żyjesz. Nie poraził cię prąd. Boże. To jest tak wielkie osiągnięcie dla ciebie. Rybki, Boże, rybki trzeba nakarmić. Koty mają jedzenie w misce chociaż? Mają, ale tylko połowę, to lepiej im dostawmy. Gro, nie rób mi tego, proszę cię. A, pa, pa.
Pa, pa, pa. W ogóle nagrywam to dzień przed tym, jak tu wstawię. Tak więc może być mała obsówka, ale wątpię. Powinnam dać radę wrzucić ten odcinek przez tam noc czy coś koło tego, przez jakiś wieczór, ewentualnie 5 godzin, coś koło tego. Nieważne. Nieważne, nieważne. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo zmienić dostawcę internetu i będzie więcej odcinków i będą w lepszej jakości, nawet Full HD. Nakarm te rybki jeszcze raz, bo przecież nie wiadomo, kiedy teraz znowu je nakarmię. Co to jest? Co to leży tutaj? Co to jest? Tu, to? Aha, dobra, to jest ściana, to nieważne. Ty idziesz do pracy, tak? Naprawdę idziesz do pracy za chwilę. No i dobrze. W końcu trochę spokoju. A, dobra. Gdzie to będzie? Rzuć klątwę. Klątwa z ropuszania. Jestem bardzo ciekawa, co to zrobi, bo nigdy się nie bawiłam taką magią w Simsach. A w sumie, czemu by nie spróbować? Zobaczymy, co to zrobi, czy coś zrobi z nią takiego większego, czy coś. A, no ja bym cię tak. I co, i będziesz ropuchą, naprawdę? Czoża ropucha! Jaka ropucha! O Boże, ale fajne. Ej, a ci się twarz nie zmieniła? To chyba nie jest na stałe, nie? Ej, nie, 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 nie. Dobra. Ty idź do roboty, ty weź... A zresztą też idź. Opiekunka sama przyjdzie. Ej. Albo dobra, to już zadzwonię po nią, skoro mam czas. Praca i oferty, nie? Praca, profesje, usługi. Zadzwoń po usługi. Opiekunka się tym dzieckiem zajmie przez jakiś czas. Opiekunka do dziecka, zadzwoń. Dobra. No to lecisz. Czekamy tylko na opiekunkę, bożesz. I jest, dobra. To teraz możemy stąd spadać. Odsuń widok, odsuń widok. Szpital był gdzieś tu. Gdzie jest szpital? Gdzie szpital? Ej, gdzie jest szpital? Nie, ja muszę zatrzymać czas. Gdzie jest szpital? To jest szpital. Nie, to jest szpital. To jest szpital przecież. Szpital. No. Przecież kazali mi iść do pracy, bo przecież nagły wypadek, tak? Jezus Maria, jak to ogromnie nienawidzi i chyba z wzajemnością. Dobra. Olejmy to. Będzie chciał iść, to pójdzie. Nie, to nie. Dzieckiem się zajmie ta... Nie pielęgniarka, tylko ta cała niesprzątaczka. Boże, opiekunka. Ja tutaj troszeczkę zajmę się z Simami. O, wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Facet pójdzie sobie... Ty, zapomniałam, że jestem współwłaścicielem tego. I na mnie forsa czeka od zebrania. Boże, dobra, to dobrze, że zamówiłam tą opiekunkę. Dobra. To możesz sobie na przykład... policji, nie, ratusz... wojsko? Dobra, weź udział. A co? A może coś wygramy? Może wygramy, może nie. A taki konkurs to zawsze jest coś dobrego. Zgłębiaj teorię muzyki. Aha! Zdejmie specjalny pocałunek lub zaklęcie słoneczne, którego pewnie nasz Matthew nie potrafi. Tylko teraz tak, Valerie pewnie będzie chciała jeść teraz jakieś muchy czy coś. Zaraz zobaczymy, czy Guti doda takie zwykłe jedzenie z lodówki, czy nie bardzo. Dobra, spoko. Możesz pogadać z muzykami. Ty jak skończysz, możesz wrócić do domu. Wtedy się sprząta... jaką sprzątaczkę? Tą. Opiekunkę się wyrzuci. Tak, już jesteś w domciu. Super. Super. No to nara, lala. Idź już sobie. Jak tam dzieckiem się zajęłaś? Aha, dobra. Nie, nie jest źle. Bywało gorzej. Wydaje mi się, że bywało z nim gorzej. Tylko zanim... A, już usnęło, ale trudno. Trudno. I tak musimy jej dać mu papu, zanim tak ostatecznie pójdzie spać. Czy ty wróciłaś już z pracy? Nie. To zagłębiej muzykę.
czy coś takiego, coś koło tego. Nie trzeba podchodzić, więc daj butelku jeść. Dobra. Koty, jeszcze raz spróbujemy. Jesteście bardziej zmęczone. Spać mi jedno i drugie. Dobra, śpisz? Ej. A ty? A może dlatego, że jest teraz pełnia i dlatego? Myślisz, że to może być powód? Nie, chyba nie. Dlaczego tylko cię nie chcesz spać? Śpi tutaj. A może trzeba trochę dłużej pospać, czy coś? Ej, nie wiem. Ja się poddaję z tym. Trudno, niech śpią gdzie chcą. Mam to gdzieś. Zanieś dziecko do końca, proszę. Niech leży i... I w sumie możesz jeszcze sobie coś zjeść. Na przykład jakąś surówkę. Ty wróciłaś z pracy jeszcze, nie? Aha, no dobra. No to troszeczkę cię tutaj... Przymachnęłam ładnie, ale dostałaś chociaż awans, widzisz? Widzisz, chociaż awans dostałaś. I zobaczymy, czy jedzenie takie z lodówki ci coś pomoże. No to musisz jeść jakieś muchy. To by było słabe. A dlaczego nie chcesz? O Jezus Maria. O Jezus Maria. Zjedz obiad, hamburger? Nie, nie możesz, bo ona tam stoi, tak? Typowe, naprawdę typowe. Dobra, coś takiego. I teraz okaże się, czy takie jedzenie będzie chciało poprawić nasz pasek głodu, czy nie. No bo w sumie jest teraz rpuchą. Dobra, to nie. To nie musimy żadnych much. Nie musimy polować na muchy na szczęście. Dobra, ty już idź spać, moja ropuszko mała. Ty sobie jeszcze coś wszamiesz. Posprzątasz troszkę, miał, miał, tak? Fajnie, miał, miał, super ekstra. Użyjesz, to zrobisz. O Jezus Maria, no to sobie nie użyjesz, sorry. No to sobie nie użyjesz. Dobra, to Matthew leci do pracy i... Graj w golfa? Śpi? Naprawdę? Dobra, wykonaj papierkową robotę, porozmawiaj, oglądaj telewizję, pracuj ciężko, biznes jak zawsze. Personel, wykonaj, rozmawiaj, pracuj ciężko, biznes jak zawsze. I jak wrócisz do domu, to się, miśku, położysz spać i to by było na tyle, bo nie ma sensu czekać, aż Matthew wróci z roboty, bo to będzie już w sumie godzina 3:15 nawet. A o 4 ja chciała nowy odcinek zacząć, tak więc ja w tym momencie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zamiana Valerii w ropuchę, tą straszną, okropną, fuj, ropuchę, wam nie przeszkadza, że będziemy się świetnie bawić, krając nią, dziecko sobie śpi. Koty nie wiadomo, co robią, nawet o to nie pytam. O, poczekajcie, teraz jeszcze spróbuję. No nie, nie gruchy, nie pietruchy. Nie ma czegoś takiego, no. A mi się wydaje, że ja kiedyś widzę. A może trzeba się zczemnąć? Aha, dobra, nie. Ja kończę odcinek. Ja tu sobie może spróbuję jeszcze ogarnąć poza czy coś. Tak więc jeśli wam się podoba odcinek, to kliknijcie łapkę w górę. Tak, jej, reklama, chamska reklama. Propos chamskiej reklamy. Ask, Facebook, Skype. I to chyba wszystko, gdzie możecie mnie znaleźć. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!